Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku, w którym to kolejny raz wracamy do naszej prasy 100-tonowej, którą trzeba troszeczkę zabudować, żeby miała te 100 ton, bo jeszcze musimy ogarnąć, jak tam presostat przestawić. Na razie mamy 20-parotonową, do 100 barów dochodzimy, musimy do 350 barów dojść, gdzie pompa NRPK-a tyle nam powinna dać. Ale moi drodzy, chcemy też zrobić, jak to nazwać, automatykę troszeczkę taką, bo póki co to jeden musi włożyć wtyczkę siłową, drugi musi załączyć przekaźnik i to wszystko, wiecie, wtyk do kontaktu włącza, wyłącza nam wszystkie urządzenia, więc musimy dorobić się jakiegoś włącznika. Jeden włącznik, który będzie załączał nam pompę NRPK-a, w zasadzie silnik nasz, i drugi włącznik, który będzie załączał nam elektrozawór na wyspie zaworowej w pompie, również NRPK-a. Kiedy to po naciśnięciu tamtego guzika, nasza pompa nie będzie działała przelewowo na zaworze bezpieczeństwa, tylko po prostu będzie nam tłoczyła olej do naszej prasy. Także moi drodzy, póki co Bobo się tutaj wziął za wycharatanie wszystkiego, co tutaj jest. To jest jakiś taki, nie wiem, co oni tutaj rozłączali, bo tu parę przewodzików jest, moi drodzy. Fajny przewód. A my tego użyjemy do załączania naszego silnika. Mieliśmy to zrobić przez stycznik, ale nie miałem obudowy. I Bobo stwierdził, że to będzie fajna od razu obudowa, bo dołożymy jeszcze jeden włącznik właśnie do naszej wyspy zaworowej. Tak, panie Bobo? Tak, dokładnie. Niszczyciel. I za tym się okrętem ktoś w brzuch dostanie od Boba. Krok w tył wszyscy. Oczywiście dzisiaj mamy 1 stycznia. Jest godzina 14:15 i rozpoczynamy dobrą zabawę. Szukamy, moi drodzy, par styków. 13 z 14 mamy jedną parę. Bobo szuka kolejną, ja rozłączam. Dobra, to nie działa. Działa? Nie. A czemu? Okay. Masz schemat od spodu, czemu nie płaczę, czy nie wiem? Tutaj. Nie, to nie jest schemat, to nazwa. Czekaj. Kurwa, to były oznaczenia, tylko ja nie pamiętam. Elegancką wytnę, patrz. Bzyk. Bzyk. Przycisk sobie odrysuj chociaż. A czekaj, tu się nie pomieści. No dobra, idę pod remerla. Patratować. Po to Bozia dała oczy, mordo. O, wiesz co czynisz? Nie. To dobrze. To znaczy, że to robię na czuja. To dobrze, to znaczy, że to będzie mogło ruszyć. O, tu rozumiesz. Podobnie jak mi w szkole nauczyli, czyli tak. Wygląda pokoje, jak będzie pracowało na moje dobrobyty. Co? Co? Say what? Co, bo mógłby być moim dzieckiem? No! God, please, no! No! Coś, co było niewyjmowalne już. Co się patrzenia? Są. Są! Masz NONC. Zobacz, jak krzywka. No nie w tą stronę, jak krzywka działa. To jest dwutorowy Bobo. Teraz jak pichnie, jeszcze będzie nie pich. I ty dwutorowo chcesz albo guzik dać, albo tamto. To chcesz bramkę OR zrobić. Nie. Oczywiście, że tak. Będzie nandy. Chcesz to zrobić, żeby zaczynać rozgranie, bo? Czekaj, nie pamiętam, z której strony piszczałem.
Z jednej i z drugiej będzie przełomu, bo tam jest kawałek krzywki, którą przechylasz. Ale tu jest NC, a tu może być NO. Nie. Nie. To jest dwutorowy NC. Dobrze. NO. Robię to tak jak mówisz, jak będzie źle. To znaczy, że tak cię wychowuje szkoła. To będzie działało na odwrót po prostu. A nie, chcę się tu jeszcze w fazę wpiąć tym, żeby nie podpierać dwóch przewodów. Pierdzielony. Patrz, co kmieni. Obie trupy. Przeciął, teraz mu zabraknie przewodu. No bo czuję tutaj pieniądz. Od razu pominął P, elegancko. P nie pominął ty. Smart Whipów nawet używa. Smurt. On tą mękę tak chciał, żeby mu tam podpiąć. No, to naszemu Bogiemu chodziło. Mhm. Jeszcze niebieski pod E tak ci powinien. Szary pod E, pod L1, czyli rafika. Masz wago? Nie. Czemu nie chcesz szukować? Po co? Czemu się na mnie tu uważa? Dobra, użyję sobie styku, będziesz miał N-kę też rozłącza. A! To przepieczone? Bo tu dziś? Nie wiem, gdzie się nazywa, a nasi cenzurerzy będą krzyczeć, że dużo. No tak było. Oj. Paszczeciarka 2024. Mhm. Smurt. A więc moi drodzy, tak o. Bobuś tutaj wymyślił 1 stycznia sterowanie. Tutaj będzie trzeba pokrywkę zrobić, bo się nie złożyło jeszcze. To będzie, wiecie, to jest taki dodatkowy włącznik nożny awaryjny, jak żeby nie coś zgniatali i nie będziemy się czuli komfortowo, to możemy go wziąć parę metrów dalej i za drzwi go naciskać. A tak całkiem serio, mamy włącznik, moi drodzy, do naszej pompy NL Packa. Przekręcamy sobie, pompka pracuje. Teraz pompka działa na przelewie, czyli na swoim zaworze bezpieczeństwa. I możemy włączyć prasę albo tym zielonym guziczkiem. Słyszymy, dźwięk się zmienił. Prasa teraz, no widać, pomalutku idzie do góry, tak? No ta prasa chodzi pomalutku, nie oszukujmy się. On tam musi przepompować parę litrów. Albo druga opcja, możemy nie używać tego, tylko możemy użyć naszego włącznika nożnego. Słuchajcie, dźwięku nawet to słychać po pompie. Również pompa idzie teraz do góry. Pompa, tłok idzie do góry. Pompa pracuje nie przelewowo, tylko pchając olej w cylinder. Tak oto wygląda nasze sterowanie. To będzie fajne rozwiązanie, bo jeżeli będziemy chcieli sobie tam w miarę, powiedzmy, coś przymiażdżyć, wtłoczyć, to możemy właśnie włączyć sobie, żeby to szło automatycznie. Mamy wolne ręce, wolne nogi. Natomiast w momentach bardziej kulminacyjnych, jako że tutaj nie mamy zaworów proporcjonalnych, to musimy sobie to radzić na tej zasadzie, że po prostu będziemy sobie, powiedzmy, już delikatnie dociskali, tak wiecie, tak delikatnie, zero-jedynkowo, troszkę, wiecie, takie będzie większe czucie. A teraz tak z ciekawości zobaczymy, czy dużo z pompy się tam, ten, bo cały czas mamy problem z tym wyciekiem, znaczy problem, nie wiem, bo mówię, że to musi ubyć.
to tak wygląda moje dozesterowanie. Zaraz tej tylki będzie paszczet, tylko że bateria się skończyła i trzeba poczekać. A teraz sobie podniesiemy ten tłok też, żeby jeszcze potwierdzić naszą informację odnośnie jednostki tonażowej tej pompy. Ponieważ tutaj mamy wszystko podawane w kilogramach, to jest nie kilogramy, tylko... Jak się te kilogramy na centymetr kwadratowy nazywają? Kilogramy siły, tak. To jest inna jednostka. To jest duże G, właśnie KG na centymetr kwadratowy i w sumie ta jednostka jest dużo rozsądniejsza, moim zdaniem, niż tak jak ludzie często podają w tonach, no bo nie oszukujmy się, to zależy też od punktu. Inaczej inna siła będzie działała, kiedy położymy słonia takiego kilkutonowego, powiedzmy, na centymetr kwadratowy, żeby coś uciskał, a co innego, jeżeli go położymy na czterech swoich wielkich łapach, no to jednostka siły, nie wagi, a siły oddziaływania na daną powierzchnię się zmienia. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem, ale mam nadzieję, że tak.